No dobrze, testowe nagranie. Sprawdzimy, jak to wszystko będzie funkcjonowało w trakcie jazdy samochodem. Zapomnijcie, że będę z Wami rozmawiał tak, jak często się to odbywa, gdy patrzę przede wszystkim w kamerę. Tutaj w dużej mierze będą to przemyślenia na temat tego, co dzieje się w sporcie wałbrzyskim. No, jadę, muszę patrzeć, muszę widzieć to, co dzieje się na drodze. Nie chcę łamać przepisów ruchu drogowego. Tutaj warto też pamiętać o tym, że nie tylko ja jeżdżę w tym momencie po ulicach, chodzą też i piesi, często dzieci po ulicach gdzieś tam śmigają na swoich hulajnogach, rowerach, a czasami tak zwyczajnie nie chciałbym też zaliczyć popularnego dzwona, stąd no, to nasze testowe nagranie dzisiaj pierwsze w takim wydaniu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na przyszłość, jak to się spodoba, jak oczywiście będzie to na tyle ciekawe, że będziecie chcieli to oglądać, słuchać, to jak najbardziej będzie się pojawiało to cyklicznie, dość często, regularnie. Jak to ma się nazywać? No cóż, o sporcie za kółkiem. O sporcie za kółkiem, wiadomo, często jeżdżąc samochodem myślimy na temat tego, co się dzieje wokół, na temat tego, co działo się choćby w ostatnim czasie w tych dziedzinach życia, które nas interesują. Ja z racji tego, że interesuję się przede wszystkim sportem piłką nożną, z racji tego, że dużo bywam na boiskach piłkarskich, halach sportowych, no, transmitujemy również wydarzenia sportowe, to właśnie w tym programie chciałbym omówić kilka najciekawszych zdarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie, no i potem podzielić się z Wami swoją opinią. Liczę na komentarze, liczę na to, że będziecie krytykować, wytykać błędy, bo właśnie o to chodzi w tym programie, że będziecie się ze mną zgadzać lub nie w jakichś przemyśleniach, no a potem będziemy mogli ze sobą normalnie porozmawiać i skupić się na tym, co takiego może Was zainteresować w kolejnych odcinkach. O czym w tym pierwszym? No cóż, porozmawiamy o góralach na start. Kapitalna impreza. Bardzo cieszę się, że ta impreza cały czas jest w Wałbrzychu. Pamiętam, jak 2 lata temu prezydent Roman Szołomej twierdził, że taka impreza jak kolarstwo górskie to niszowy sport i nie powinno się inwestować pieniędzy miejskich w tego typu rozrywkę. Pamiętam, jak wtedy zastanawiano się nad tym, czy aby nie powinni się tutaj włodarze miasta pozbyć no, tego garbu na budżecie. A tymczasem ostatnia impreza, ta tegoroczna edycja z Mają Włoszczowską na czele, która zresztą reklamowała całe wydarzenie na plakatach, była wielkim sukcesem marketingowym. No i jak to się stało, że 2 lata temu, rok temu, mimo tego, że również przyjeżdżały gwiazdy, medaliści w klasyfikacjach UCI, liderzy, często no, zawodnicy, których oglądamy i podziwiamy w telewizji, choćby na kanałach Eurosportu lub innych, które akurat w danym momencie transmitują takie wydarzenia. No a tutaj każdy, kto przyszedł w sobotę, mógł zobaczyć na żywo, jak te zawody wyglądają. No i o dziwo, ku zdziwieniu naprawdę wielu krytyków tej imprezy, tym razem dopisało wszystko. Była reklama i bardzo dobrze, bo dzięki reklamie można tego typu imprezy naprawdę bardzo fajnie wypromować, bo się okazało nagle, że widzowie w Wałbrzychu też ciekawi tego, jak to wygląda na żywo. Przyszli i po prostu zobaczyli. No, to było wręcz niesamowite, gdy nagle gdzieś w oddali można było dostrzec grupę fanów stojących z telefonami, nagrywających przez szpary, osłaniającą się od widzów, przygotowującą się do startu Maję Włoszczowską. No, genialna historia. I to jeszcze specjalnie zabezpieczona przed wścibskimi fanami zawodniczka z 3 stron w taki sposób, by nikt jej nie przeszkadzał.
to jedno odsłonięte miejsce było po to właśnie, żeby fani mogli zobaczyć, jak wygląda jej rozgrzewka, jak wygląda przygotowanie do startu. No i co? No i okazuje się, że genialna historia. No, ludzie się tłoczyli z telefonami, wciskali się tylko po to, żeby to zobaczyć. Naprawdę miły, sympatyczny obrazek. Później te wszystkie zjazdy, podjazdy w tych najbardziej efektownych miejscach. No, pamiętam edycję z zeszłego roku, pamiętam tą edycję, gdzie chodziliśmy tam z fotografami robić zdjęcia, nagrywać krótkie filmiki, wideo, no i co? Tym razem przecisnąć się pomiędzy gąszczem ludzi w tych najfajniejszych miejscach na trasie było nie lada wyczynem, bo po prostu każdy się mógł zmierzyć z tym i zobaczyć, jak to wyglądało w trakcie tych, do takich naprawdę fajerwerków wręcz w kolarstwie górskim. Te odcinki zawsze są najciekawsze. Po kamieniach, po belkach, jakichś mostkach. No i jedna taka bardzo ciekawa uwaga z widzów, którzy oglądali te zawody na żywo. Jak to jest, że gdy wjeżdżamy zwykle na rowerze na takie trudne tereny, gdzie się zjeżdża w dół po kamieniach, po takich bardzo niebezpiecznych miejscach, to zawsze zwalniamy, szukamy bezpiecznej drogi, a ci zawodnicy, mimo tego, że były tam takie specjalne przejazdy, które dawały możliwość gdzieś tam delikatnie zjechania z tych no, trudnych miejsc, to właśnie wtedy przyspieszali najbardziej, byleby zyskać na czasie, bo to było dla nich tym kluczem do zwycięstwa. No i finisz tej kategorii mężczyzn w tej Helicie, gdzie zwycięzca uciekał przez kilka okrążeń, miał sporą przewagę nad no, całą grupą pościgową, a tymczasem na sam koniec, kiedy trzeba było już dojechać do mety, o, tutaj osłonka na identyfikator, legitymację prasową spadła z lusterka, będzie trzeba jakoś troszkę inaczej to zabezpieczyć, no ale może chociaż tak na chwilę. Ach, nie chcę, to niech sobie wisi, będzie Wam trochę wisiało. Też dostałem tutaj na jednej z imprez, na której byłem, właśnie tego typu smycz z taką osłonką, gdzie się wkłada legitymację prasową. No ale wracając do tego finiszu górali na start. No generalnie bardzo fajny finisz, bo takie zawsze największe budzą emocje. Żeby no, dość tutaj powiedzieć, że to oczywiście na profilach społecznościowych możecie zobaczyć, jak ci dwaj panowie do samego końca w zwolnionym tempie walczyli o zwycięstwo. Genialna sprawa, gratuluję organizacji imprezy, bo warto o tym powiedzieć, była to jedna z najlepszych imprez, jakie w tej dyscyplinie sportu udało mi się zobaczyć, na żywo oczywiście. No i biorąc pod uwagę wydarzenia związane z pandemią, z COVID-em, pierwsza taka wielka impreza, gdzie dużo ludzi mogło przyjść i zobaczyć zawodników, multimedalistów mistrzostw Europy, świata, igrzysk olimpijskich. No, to się chwali, to się ceni, takie rzeczy właśnie najbardziej cieszą. Także brawo, czekam na to, co będzie za rok. No i może dodatkowo jeszcze doczekamy się kilku innych imprez sportowych, które mają być w Wałbrzychu w najbliższym czasie reaktywowane. Dobra, tyle o kolarstwie. Co ciekawego było w tym tygodniu jeszcze? No, było dość dużo tych wydarzeń, które mogłyby nas poruszyć. Ja wspomnę jednak o tym, co będzie w najbliższą sobotę. Bo Mistrzostwa Wałbrzycha w koszykówce 3x3. No, brawo Michał Bożemski. Nie udało się zrobić w tym roku Alcatraz. No i właśnie nie rozumiem do tej pory, dlaczego to się tak stało. Często się mówi, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tu chyba dokładnie nie do końca o to chodziło. Zresztą inaczej. My w kuluarach dobrze wiemy, dlaczego tak się stało, ale... No ale... Uszczypnę się tym razem i ugryzę w język. Nie będę mówił głośno, bo wydaje mi się, że to nie tędy droga. Natomiast niech żałują ci, którzy podjęli taką, a nie inną decyzję, bo podejrzewam, że te mistrzostwa 3x3 w Wałbrzychach, które będą już w sobotę, przyćmią trochę te wydarzenia, które mogłyby wtedy na tym Alcatraz zaistnieć. Ten rok bez koszykówki ulicznej w Wałbrzychu byłby rokiem straconym. Michałowi Bożemskiemu nie udało się, no, nie miał wyboru, musiał zrezygnować z tej imprezy, którą promuje od lat, więc zrobił coś innego, zrobił coś fajnego, zrobił coś nowego. Liczymy na to, że te 3x3 w sobotę
pozwolą wszystkim fanom basketu po prostu cieszyć się z tego. Zapraszamy serdecznie, sam jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Mamy nadzieję, dużo emocji, dużo ciekawych rzeczy, które tam będzie można zobaczyć. Będziemy z tego się cieszyć, emocjonować. Wiemy też o tym, że tutaj Michał zapowiadał między innymi takie zawody dla dzieci, między innymi jakieś konkursy, takie jak choćby wsadów. Wiemy też, że może tam być dużo twardej, dobrej, męskiej koszykówki, na którą czekaliśmy. Właśnie w Alcatraz, no trudno. Kłódka na bramie, Alcatraz niedostępne. To zagramy gdzie indziej. Zagramy również w bardzo ciekawą imprezę. O tym, jak to wyglądało, o tym, jakie będę miał wrażenia na ten temat już po imprezie, opowiem następnym razem. Mam nadzieję, że będzie o czym. Ale w ten weekend sportowy, który teraz przed nami, jeszcze kilka innych rzeczy, które również będą pewnie ciekawe dla widzów, tym razem piłki nożnej. Większość kibiców elektryzuje się spotkaniem Górnika Wałbrzych z Górnikiem Nowe Miasto. Gospodarzem tego spotkania drużyna z Nowego Miasta, podopieczni Wojciecha Barzyńskiego, po nieoczekiwanej porażce z LKS Wiśniową będą teraz chcieli się odegrać, no ale odegrać właśnie. Odegrać na biało-niebieskich. Do tej pory w lidze nie udało się nikomu drużynie prowadzonej przez trenera Marcina Domagałę zabrać punktów. I wątpię w to, żeby udało się to teraz ekipie z Nowego Miasta. No ale, ale. Piłka nożna, jak widzimy, patrzymy na te wyniki, na to, co się stało w poprzedniej kolejce, lubi płatać figle. To pokazuje, bo ja kurwa nie wiem, ona ustąpi pierwszeństwa, tak? Tak. Widzicie panowie, obwodnica, budują obwodnicę, znaków brak, albo postawione w taki sposób, że nie widać ich na ulicy i potem ciężko jest przejechać. Broń Boże, nie jest to pstryczek w nos w urzędujące władze Wałbrzycha. Czekamy na tą obwodnicę, nie możemy się jej doczekać. Liczę na to, że opóźnienie będzie jak najmniejsze. Mówią, że wcale nie będzie, no ale to zobaczymy już, jak droga zostanie wybudowana. No dobra, no wracamy więc do tego spotkania niedzielnego, 12 godzina, stadion przy ulicy Ratuszowej, dość pieszczotliwie nazywany przez wielu Aqua Zdrój Arena, z dwa duże A w wyrazie, a więc no wielka to arena. Cholera, jak to można odnazwać areną, rozpadający się stadion, no ale i tak w lepszym stanie niż ten na Nowym Mieście, choć może w końcu kiedyś w Wałbrzychu doczekamy się obiektu, na który będzie można przyjść z dumą, pochwalić się. Popatrzcie Państwo, właśnie na takich boiskach grają piłkarze naszej ukochanej drużyny. Jakakolwiek nazwa tej drużyny tutaj miałaby zaistnieć, to już jest kwestia wtórna. W Wałbrzychu każdy kibic ma dowolność wyboru. Tak czy tak, to spotkanie jest bardzo ciekawe, zapowiada się mocno, duża walka. Ostatnio Górnik Wałbrzych wygrał z Czarnymi 3-0. Ten trener Marcin Domagała stwierdził, że było to bardzo wymagające i trudne spotkanie, dlatego że no niestety, ale drużyna Czarnych przede wszystkim się cofnęła na 30 metry własnej połowy i dopóki wystarczało sił, przesuwała się cała defensywa w taki sposób, że trudno było znaleźć miejsce na konstruowanie akcji ofensywnych. Jak już się nawet udało stworzyć jakąś sytuację bramkową, to te piłki jak zaczarowane nie chciały wpaść do bramki, więc musieli się wałbrzyscy piłkarze Górnika Wałbrzych zadowolić jedynie trzema trafieniami. Czy tak też będzie to wyglądało w tym spotkaniu, które przed nami? No, no nie wiem. Tutaj to wszystko jest możliwe z tego względu, że piłka, mówiłem już wcześniej, jest nieprzewidywalna. Ostatnie 3-4 spotkania w wydaniu wszystkich drużyn, tych drużyn Górnika Wałbrzych i Górnika Nowe Miasto, przebiegały bardzo różnie. Na ten moment w ostatnich tych spotkaniach na bazie rozgrywek wałbrzyskiej Serie A lepszy bilans bramkowy ma ekipa z Nowego Miasta. Lepszy bilans, bo wygrała dwukrotnie na 3 mecze z Górnikiem Wałbrzych i raz przegrała, a więc to naprawdę no jakiś tam wydźwięk pewnie ma, ale z drugiej strony
dzisiejsza drużyna Górnika Wałbrzych HT, z którymi mierzyła się ekipa z Nowego Miasta w poprzednich edycjach rozgrywek, to na pewno dwie zupełnie różne drużyny, więc tutaj nie można chyba tego już dzisiaj porównywać. No, dojechałem na miejsce, zajęło to około 15 minut, jest tuż przed godziną 18, więc tak naprawdę taka godzina, w której co niektórzy wracają do domu z pracy, albo kończą i będą wracać za chwilę, także nie jest tak wcale najgorzej, jeśli chodzi o przejazd przez miasto w tych godzinach, przynajmniej dzisiaj. Cieszę się bardzo, bo nie spóźniłem się na spotkanie, bo nie nadenerwowałem się jeżdżąc tutaj przez Plac Grunwaldzki. Mieliśmy chwilę okazji porozmawiać o sporcie, o tym, co ciekawego mnie zaskoczyło w najbliższym czasie, już w przyszłym tygodniu. Na pewno też wrócę do turnieju Deichmanna, bo bardzo się cieszę, że ta edycja się uruchomiła w tym roku, nie wiosenna, jesienna, ale jest i warto przyjść, pokibicować, zobaczyć lub chociaż śledzić wyniki na bieżąco. To wszystko jest często publikowane praktycznie zaraz po meczu, więc jeśli ktoś chce poznać wynik swojej drużyny, bądź po prostu dzieci rodziców, którzy grają w tym turnieju, chcieliby zobaczyć, jak to wygląda już poza boiskiem, czyli kto na którym miejscu, kto ile strzelił bramek, jak wygląda tabela, na stronie kochamsport.pl wyniki ze wszystkich kategorii, które grają w Wałbrzychu. Trzy kategorie wystartowały w tym roku mimo tej pandemii: U7, U9 i U11. Trwają eliminacje miejskie. Zobaczymy, komu uda się wygrać, komu uda się przejść dalej. Dzieci się cieszą, dzieci się bawią. W sobotę pierwsze spotkania za nami. No, także czekamy na kolejne, właśnie też w sobotę w rannych godzinach. Później turniej 3x3. Później mecze Serie A, Serie B, oczywiście też Liga Okręgowa. No i co więcej, no, w niedzielę wielkie derby. Górnik Nowe Miasto podejmuje na Aqua Zdrój Arena Górnika Wałbrzych. Godzina 12. Zapraszamy serdecznie. Zobaczymy, co się będzie wtedy działo. Cześć.